Już za miesiąc rozpocznie się kolejny major w dziach CS-a. Co do tego czasu możemy spodziewać się od Valve? O tym wszystkim powiemy sobie dzisiaj, jest to w końcu łapkę w górę, a my lecimy. Na samym starcie warto sobie powiedzieć o nowym bugu, tak zwanym fake flash flashu, takim glitchu, który możemy zobaczyć działa w ten sposób, że kiedy rzucisz sobie jakiegoś nade'a czy też flasha, to on na jakiś czas właśnie nagle znika, tak jakby go nie było. A potem się nagle pojawia z normalnym efektem, co jest dosyć interesujące, przeciwnik ponoć ma mniejszą szansę, żeby go w jakiś sposób zobaczyć. No i umówmy się, jest to już dosyć duży exploit, który no może dużo wpływać na rozgrywkę. Wiadomym jest, że jeżeli grać na wyższym poziomie, to się odwraca od tych flashy, najdy, ucieka i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj, kiedy mamy taką sytuację, no jest to dosyć ciekawa kwestia, więc zobaczymy, co Valve z tym zrobi. Co należy jeszcze powiedzieć, to Crims obecnie jest 10-letnim graczem Fnatic, jak to możemy zobaczyć. O, nawet na HLTV ma oficjalny wpis o tym. I możemy sobie prześledzić całą, dosłownie całą historię, jakby ktoś był aż tak tym zainteresowany, pozwolę sobie tego tutaj nie czytać. Tak czy siak, jeżeli sobie wejdziemy w tego gracza, możemy zobaczyć jego drużynę i możemy zobaczyć, że faktycznie, jakby na to nie patrzeć, od 2016 roku cały czas jest we Fnatic, tej lekka przewa w Godsend, a tak to możemy zobaczyć, że trochę trofeów udało mu się nachapać bowiem Fnatic. No wtedy Fnatic był w totalnym gazie, dwukrotny zwycięzca Majora, w związku z czym jakby na to nie patrzeć, faktyczna legenda tej gry, być może już nie aż tak błyszcząca w obecnych czasach, aczkolwiek przeszłością no ma się czym chwalić. Warto sobie też zwrócić uwagę na wiek, który jak ona esport najniższy tutaj nie jest. Co należy jeszcze powiedzieć, to to, że trwa cały czas oczywiście ESL Challenger z Katowice, gdzie jak możemy zobaczyć, rozgrywane są mecze, na chwilę obecną dalej Monte ciśnie, tym razem Legacy, mam nadzieję z perspektywy formacji oczywiście Monte, że tutaj wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo oczywiście Polakom aż wypada kibicować. Dzisiaj Eternal Fire rozwaliło Falcons, no i Falcons, umówmy się, najlepszego czasu nie ma, pomimo pozyskania Simpla, pomimo tego, że zasila ich szeregi i to, umówmy się, nie najgorzej, bo najlepsze statystyki z nich wszystkich, no to Steel jakoś tutaj nie ma tej siły przebicia. Zważywszy też na dość duże środki finansowe inwestowane w tą organizację, no jest to co najmniej zastanawiające. Stój przed, zatrzymaj się na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka. Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzisz, odbierasz. I przykładowo gdzie ja zgarniam coś za 8 groszy, ale może tobie się trafi taki kałach albo AWP, albo M4. A gdzie takie cuda? Ano na CSGO Skinsie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty, więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń, to lepiej trafić nie mogłeś. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kod Kwiako, który daje ci 10% bonus do doładowania i 2 złote i 10 groszy, czyli darmową skrzynkę. Dokładnie tak, a my lecimy dalej. Także tak to wszystko wygląda, przypominam o zbliżających się meczach na ESL Challenger, więc tak to wygląda. Również pewnie zwróćcie uwagę na Blast World Final, który zaczyna się już za 4 dni. Jest to turniej z pulą nagród $1 000 000, więc umówmy się, jeden z największych. Zaledwie 8 drużyn i w Singapurze rozgrywany. Możemy zobaczyć mecze, które tutaj będą miały miejsce. Tak na dobrą sprawę startujemy już w środę o wczesnych porach, no bo jednak Singapur, w związku z czym czajcie, o co chodzi. Drużyny, które zaszczycą, no to tutaj możemy zobaczyć, tak to się prezentuje. Z polskich akcentów oczywiście w G2, należy zwrócić uwagę na Snacksa Taza, należy zwrócić uwagę na Siuchego w Mouse, w Liquid oczywiście na Ultimate'a, no i na ławce trenerskiej Face oczywiście Neo. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o polskie akcenty, więc ja tutaj tym drużynom z całego serca będę kibicował. Pierwsza drużyna zgarnia $500 000, więc umówmy się, nie ma lipy, nie ma wiochy. I teraz należy sobie zobaczyć, co nas czeka w obecnym czasie w CS-ie oczywiście. Należy sobie zwrócić uwagę na ostatnie update'y, które miały miejsce, jak to możemy zobaczyć na przestrzeni ostatnich dwóch dni, 24 a 25. Tutaj możemy zobaczyć, że w sumie to były głównie bugfixy, nie pojawiło się nic takiego nowego, kluczowego. Należy sobie zwrócić uwagę na niby tą zakładkę z majorami, ale z drugiej strony ja nie uważam, że to jest coś turbo gigantycznego, wybaczcie. Tak czy siak należy sobie powiedzieć, że na przestrzeni najbliższego czasu nie spodziewam się nic wielkiego. Zapytasz dlaczego? Ano z tej perspektywy, że możemy zobaczyć, że major w Szanghaju zaczyna się już 30 listopada, więc pokuszę się o stwierdzenie, że za około miesiąc. Jeżeli chodzi o RME, czyli o de facto kwalifikację do tego to właśnie Majora, w zależności od tego, na który region patrzymy, no to już nie zaczyna. Pierwszy zaczyna się amerykański, już 12 listopada, przepraszam, tutaj ten Azja Pacyfik zaczyna się dzień wcześniej, 11 listopada, w związku z czym należy sobie zwrócić uwagę, że no, jakby na to nie patrzeć, w 2 tygodnie to jest taki jedyny czas, kiedy według mnie Valve mogłoby coś jeszcze zapodać takiego troszeczkę chociaż większego. Nie spodziewam się tu żadnych zmian, jeżeli chodzi o pulę map, nie spodziewam się żadnych zmian, jeżeli chodzi o jakieś takie rozgrywkowe, grywalne, czysto kwestie. Mam wrażenie, że zobaczymy jakieś bugfixy i tak dalej. I Valve znane jest z tego, że przed tego typu wydarzeniami raczej ewolucji nie szykuje. No i to chyba dobrze, no bo też ci gracze, żeby się mieli czas do tego przygotować. Umówmy się, Major, czyli najważniejsze tego typu wydarzenia w przeciągu roku, no to też byłoby miło, żeby 2 tygodnie przed nagle się turbo lore całej gry nie zmienił. Więc z tego należy sobie zdać sprawę. Tak czy siak, rozpoczęcie Majora to końcówka listopada. Dosłownie sama końcówka listopada. W związku z czym według mnie podczas tego to okresu nie zobaczymy nic wielkiego. Aczkolwiek na kilka dni przed spodziewam się nowych kapsułek. Myślę, że tutaj raczej nie ma szans, żebyśmy dostali
dostali kapsułek. Raczej spodziewam się, że te kapsułki będą. Przypomnę, że przy okazji ostatniego Majora, który miał miejsce w Kopenhadze, te kapsułki otrzymaliśmy już po rozpoczęciu się tego Majora, więc tutaj ciężko powiedzieć, bo są plotki, że ten falset, nazwijmy sobie kopenhaski, wynikał tam z jakiegoś problemu z dostarczeniem niektórych autografów itd., itd. Ciekawe, jak to będzie tutaj. Faktycznie ciekawe, czy to jest nowa polityka Valve, że teraz będą wprowadzali te kapsułki troszkę później. Czy jest to po prostu jakiś fuck up i jakieś niedopilnowanie po której ze stron. Spodziewałbym się jeszcze przed tym, że otrzymamy oczywiście viewer passy, które będzie można sobie otrzymać, jak to mieliśmy tutaj przy okazji właśnie to Kopenhagi, która startowała jakoś 21 marca, możemy zobaczyć, a tutaj możemy zobaczyć, że 14 marca już się pojawiał takowy wpis, więc warto sobie zdać sprawę, że faktycznie ten tydzień wcześniej możemy się czegoś takiego, nazwijmy sobie, większego spodziewać. Czy jakieś kwestie, to jakieś nowe skrzynki, coś takiego może się pojawić? Według mnie kompletnie nie. Dostaliśmy zbrojownię na początku października, więc pokuszę się o stwierdzenie, że plus minus miesiąc temu. W związku z powyższym Valve, nawet zakładając stary schemat, no to było wprowadzenie skrzynki raz na 3 miesiące. W związku z czym po miesiącu raczej nie widzę na to szans, zważywszy również na to, że już tutaj za pasem mamy oczywiście Major w Szanghaju, w związku z czym też wtedy będą nowe tematy, na które ludzie będą mogli wydawać kasę, czytaj kapsułki, czytaj te viewer passy i tak dalej, i tak dalej. Należy sobie zwrócić uwagę, jak teraz wygląda market, a mianowicie market na ogół idzie w bok. Nie widzimy żadnych spektakularnych wzrostów, spadków, natomiast jeżeli chodzi o spadki, to być może przy okazji przedmiotów wprowadzonych oczywiście w zbrojowni. Tutaj też to nie jest niczym zaskakującym, niczym niesamowitym, z tej perspektywy, że no od początku CS-a tak na tą sprawę, zawsze mamy tak, że nowe przedmioty mocno drastycznie spadają z ceny tylko i wyłącznie z czasem. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że ciągle ich przybywa, jest ich coraz to więcej, w wyniku czego nie dziwi spadek ich wartości, w wyniku kiedy po prostu ten podaż cały czas to rośnie. Więc z tego należy sobie oczywiście zdać sprawę i według mnie takowy spadek wartości może się jeszcze troszeczkę utrzymać. Jestem bardzo ciekawy i wręcz pokuszę się o stwierdzenie, że z wypiekami na twarzy śledzę skrzyni galerii, nie tylko i wyłącznie z tego powodu, że też takowe chciałem sprzedać, ale też między innymi z tej perspektywy, że na tle innych to itemów właśnie to ze zbrojowni, ona dosyć mocno błyszczy. Umówmy się, jest to przedmiot, który jest bezpieczną przystanią, która w jakiś sposób faktycznie zwraca ten to karnet, nazwijmy to sobie, i jest to jedyny taki przedmiot. Oczywistym jest, że możemy zawsze patrzeć z perspektywy, nie wiem, M41S Fajda, czy z perspektywy jakichś naprawdę drogich przedmiotów, które wylecą, jeżeli cię przyfalci. Ale z takich pewniaków, które bierzesz i masz ROI na takim poziomie, no to ostała się tylko i wyłącznie skrzynia galerii, wszelkie przywieszki, naklejki i tak dalej, już przestały być opłacalne. W związku z czym należy sobie z tego zdać sprawę, że skrzynia galerii, zobaczymy, jak długo się tak utrzyma. Jest jej już prawie że 130 tysięcy, więc umówmy się, liczba też nie mała. I tutaj też jakby na to nie patrzeć, już ten supply nie jest taki maleńki, że faktycznie można patrzeć z perspektywy, że mało skrzynek, mały podaż, no to wiadomo jest, że cena musi być u góry. Nie, już podaż jest, umówmy się, dosyć duży, bo 130 tysięcy to nie są małe liczby. Zważywszy też na liczbę otwartych, zważywszy na to, ile tych skrzynki schodzi, widzę jakiś potencjał, że faktycznie mogło dojść do umożliwienia aż takiego kolapsu, ale jakiegoś to właśnie spadku na wartości tej to skrzyni. Tutaj nie mówię, że tak oczywiście będzie, tylko mówię, że widzę w tym potencjał i osobiście ja przynajmniej, jeżeli tylko mam jakieś skrzynki, które mogę sprzedać z galerii, to od razu je sprzedaję. Warto sobie zwrócić uwagę na supply chociażby kilowata, czyli skrzyni, która weszła na początku lutego versus skrzynie galerii, gdzie te supplye, no umówmy się, nie są jakoś kosmicznie od siebie oddalone, z tym, że skrzynie galerii wiadomym jest, że każdy może dopić dużo większej ilości egzemplarzy, jak po prostu gra w tą grę. Więc warto sobie z tego też oczywiście zdać sprawę, że tak to po prostu wygląda. Co do innych przedmiotów ze zbrojowni, tak jak to powiedziałem, spodziewam się spadków na wartości. Co do innych, jeżeli innych przedmiotów, nie spodziewam się jakichś gigantycznych tutaj wystrzałów czy innych tematów. Należy sobie oczywiście zwrócić uwagę na patche, które najprawdopodobniej nie pojawią się przy okazji Szanghaju, w związku z czym te jedyne, które otrzymaliśmy ze Sztokholmu, jest szansa, że wtedy faktycznie też coś zyskają na wartości, bo ludzie sobie uświadamiają, że o kurde, znowu nie ma tutaj patchy. Jeżeli chodzi o inne tego typu przedmioty, patrzę tutaj głównie na graffiti, czegoś takiego raczej bym nie widział i myślę, że warto po prostu o tym wiedzieć.